Cześć, cześć, tu znowu ja. Pewnie część z Was teraz zastanawia się, jaka jest moja decyzja co do przekładania tych modliszek, którą jakby dać gdzie, czy będę przekładał je do tych dużych pojemników, czy zostaną w tych małych tak jak są. Ano nie, zdecydowałem jednak, że przełożę je do tych moich pojemników z czerwonymi pokrywkami. Dlaczego tak zdecydowałem? Zdecydowałem tak dlatego, że te pojemniki są jednak większe, bo to jest ponad 100 ml samego pojemniczka. Te były mniejsze, nie pamiętam jaki to jest rozmiar, ale to nie jest stuwa, one są mniejsze, nie są takie szerokie i są trochę niższe. I zaraz postaram się podziurkować te pojemniki. I teraz jeszcze jedna sprawa. Chciałem wpuścić te modliszki do tych pojemników 750 ml, które mi przyszły, ale co się okazało? Nie zwróciłem uwagi na to, że te dziurki są tutaj na tyle duże, że najmniejsze modliszki mogłyby z nich wyjść. A że to i tak jest bardzo duży pojemnik, to stwierdziłem, że nie ma sensu kompletnie przekładać ich do takiego dużego pojemnika. No więc, tak jak powiedziałem, padło ostatecznie na te pojemniki. Co do nich przygotowałem? Przygotowałem do nich waciki, które położymy na dno. I przygotowałem patyczki do uszu, zdjąłem tylko te końcówki i powkładam je do każdego pojemnika po dwa patyczki i będą gdzieś w ten sposób tworzyły taką konstrukcję, taki stelaż, nie wiem jak to nazwać, wyleciało mi słowo z głowy, o rusztowanie, o tak, będzie takie rusztowanie w środku, czyli na każdy pojemniczek dwa patyczki. Czyli łącznie mam, moment, czy na pewno starczy? Tak, 8 patyczków przygotowałem. Także zaraz widzimy się znowu, tylko poprzedziurawiam te pojemniczki, zrobię wentylację. Dobra, wszystkie pojemniczki mamy już gotowe, więc teraz czas przejść do, wydaje mi się, najtrudniejszej kwestii, czyli przełożeniu modliszek do pojemnika odpowiedniego. I teraz jeszcze mam, że tak powiem, rozkminę jak to zrobić, gdyż moja penseta jest dość spora, nie wiem gdzie ją położyłem. Aha, dobra, czekajcie chwilę. O, to jest zwykła 30. I teraz zastanawiam się, czy nie zrobię tym modliszkom krzywdy taką wielką pensetą, ale postaram się wrzucić je razem z tym gazikiem coś w środku, czy co to jest. A niektóre mają gazik, niektóre mają papier toaletowy. Nieważne. Postaram się to zrobić tak, że wrzucę je do środka razem z tym i ewentualnie, jeśli nie będą chciały same wejść na patyczek czy na watę na dole, to po prostu delikatnie je przegonię palcem, żeby nie było problemu. Więc na razie tak. Co to jest za modliszka? A, okej. Okay. Tutaj mamy tą modliszkę, co podejrzewam, że jest to gastrika. Dobra, otwórzmy pojemnik. Siedzi tutaj na papierze toaletowym. Mamy ją tutaj. Jak widzicie, obok niej leży wylinka. Niestety nie mam super aparatu, więc dokładnie jej nie zobaczycie, ale staram się jak mogę. No okej, okay, dobra. Jeszcze wezmę tą wylinkę. Aha, wystraszyłem ją trochę. Nieważne. No i jeszcze jedno spojrzenie na samą modliszkę. Nie wiem, piszcie w komentarzu, co to są za modliszki. Bo sam jestem ciekaw. Znaczy postaram się poszukać na internecie. Albo napiszę do sprzedawcy. On będzie wiedział, co mi wysłał przecież. Jeszcze jedno spojrzenie, bo naprawdę staram się, żeby ten fokus złapał. Chociaż łapię, ale to jeszcze nie jest ten efekt, który można uzyskać. Dobra, bez przedłużania spróbujemy ją przegonić. Ta jest bardzo ruchliwa, więc aj, fokus. Dobra, więc postaram się ją przegonić normalnie palcem do pojemnika. Dobra, potem ustawię te patyczki. Na razie, żeby poszła. Idź. Dobrze. A, prawie. Jeszcze jedna technika.
czyli technika z patyczkiem. Idź, 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 idź. Dobra, teraz żeby szybko zamknąć. Okej, i nasza pierwsza modliszka jest już w pojemniku. Niestety jedna rzecz w tych pojemniczkach, która mi się strasznie nie podoba, to są matowe boczki i to strasznie będzie uciążliwe w obserwacjach, trzeba będzie otwierać, no ale trudno, przynajmniej są sporawe, więc wygodne. Dobra, teraz kolejne modliszki albo modliszka. Zobaczymy. O, to będą te dwie sztuki. Kurczę, wydaje mi się, że to będą diabelskie. Nie wiem czemu, ale taki widać jakby na korpusie. Uwaga, żeby ich nie uszkodzić. No jak nic wam powiem. Widać na korpusie takie jakby kolce małe. O, widzicie? To już są trochę większe, to łatwiej będzie złapać. O. Postaram tą... O, o, o! Złapie mi ten fokus czy nie w końcu? Aj, jak mnie to drażni. Dobra. Ale mniej więcej widzicie, o co chodzi. No mi się wydaje, że to są diabelskie, ale mówię, pewności nie mam. Są bardzo ładne, naprawdę. I teraz tak, czy ten mały pojemnik im wystarczy? Tego nie przewidziałem, ale nie, dobra, powinien wystarczyć. Sorry za ten fokus, ale no, naprawdę mnie to drażni, nie wiem co z tym zrobić. Okej, przekładam modliszki do środka. Nie wiem, czy widzicie ten proces. Mam nadzieję, że tak, ale to będzie bardzo ciężkie. Są strasznie uciążliwe. Pod tym względem, że nie chcą w ogóle współpracować. Staram się je przegonić, ale one jakby... Strasznie uparte, naprawdę. Dobra, spróbuję z patyczkiem jeszcze. No, no, no. Albo dobra, wiecie co? Włożę... Aha, tu jest trzecia jeszcze. No świetnie. Fantastycznie. Wejdzie na rękę czy nie? Nie wiem, dobra. Wiecie co? Na razie je zostawię. Położę je z boku, najwyżej potem je będę ganiał po pokoju. Może same sobie zejdą na te patyczki. Dobra, kolejne modliszki. Co tu mamy? Mamy tutaj te cztery maleńkie dziadostwa. Sam nie wiem, co to jest i czy to może być razem, jak dorośnie. Bo zdarza się czasem tak, że modliszki jak są małe, mogą być razem. Ale potem jak dorastają, to już tak pięknie nie jest, trzeba je rozdzielić. Ale dobra, skoro na razie są tutaj razem, to przełożymy je razem, tak jak są. Masakra. Są maleńkie. Nie wiem, jak ja je przełożę. Chyba zrobię tak samo jak z tamtymi, czyli wszystkie włożę naraz. O, świetnie. Dobra, wiecie co? Wkładam cały papierek, nie będę się z tym bawił. A, już mam na rękach je, zobaczcie jak biegną. Dobra, cięcie, spróbuję się z nimi uporać. To było najgorsze 15 minut w ciągu ostatniego miesiąca albo i dłużej. Walczyłem strasznie długo z tymi małymi czterema modliszkami, żeby wszystkie weszły do tego jednego pudełka. Jak wyszły dwie, weszła trzecia, to te dwie stwierdziły, że one jednak wychodzą. I łaziły po podłodze, po rękach. Dramat, nie polecam tego nikomu. Więc jeśli chodzi o te małe modliszki i oczywiście o tą trójkę też, będę wrzucał w najbliższym czasie update'y, żeby pokazać wam, jak to wygląda po czasie. Oczywiście będą pojawiać się na kanale feedingi, także możecie oczekiwać w najbliższym czasie jakiegoś nowego, ciekawego filmu. No bo jak wiadomo, wznowiłem serię, a to zobowiązuje do tego, żeby w miarę przynajmniej regularnie nagrywać nowe filmiki. Także pozdrawiam was i cześć!